Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na letni niezbędnik. Oczywiście taka wyjazdowa kosmetyczka też się pojawi w okolicach lipca, bo w drugiej połowie lipca mam urlop i wtedy na pewno takie filmiki będą się pojawiać. Pokażę Wam mniej więcej, jakie ubrania zabieram na wyjazd, bo troszeczkę moja szafa się ostatnio zmieniła. Jak wiecie, bardzo dużo teraz robię zakupów, jeżeli chodzi o haule ubraniowe. W przyszły poniedziałek też się pojawi haul, ponieważ co dwa tygodnie, jak wiecie, chodzę na wycieczki do sklepu i kupuję sobie ubrania, takie naprawdę moim zdaniem godne uwagi. Też Wam takie filmy się podobają, więc na pewno za tydzień Wam pokażę, co tym razem upolowałam. I przechodząc do letniego niezbędnika, to są takie filmy, które moim zdaniem są tylko i wyłącznie inspiracją. Nie musicie tych samych produktów totalnie kupować co my, natomiast uważam, że czasami nie wiemy, na co dokładnie się zdecydować, szukamy jakichś właśnie podpowiedzi, co się sprawdziło w przypadku osoby, która ma skórę mieszaną, tłustą, normalną, suchą. Ja mam skórę mieszaną, więc dzisiaj Wam pokażę kosmetyki, które mi się sprawdzają, jeżeli chodzi o moje pielęgnacje skóry, twarzy, ciała, bo włosów tutaj szczególnie niczego nie mam, co bym mogła Wam zaproponować. Natomiast przejdę może do pielęgnacji twarzy i zaczniemy od takich letnich, lżejszych konsystencji, które Wam się idealnie sprawdzą w takie upały. Teraz jeszcze takich upałów nie ma, więc ja jak najbardziej korzystam z mojej normalnej, aktualnej pielęgnacji, którą Wam pokazywałam w poniedziałek i w środę. I ta pielęgnacja jest wielowarstwowa, ja bardzo lubię taką pielęgnację, ale kiedy naprawdę są takie bardzo już podbramkowe pogody, jest duszno, parno, to ja tylko i wyłącznie sięgam po jeden produkt o takiej żelowej konsystencji, bardzo lekkiej, a czasami jak mam takiego totalnego lenia i po prostu zmywam makijaż pianką, nakładam tylko krem, to właśnie sięgam po takie właśnie lekkie produkty i to jest akurat marka Mizon. Ja uwielbiam ten krem różowy, on mi się już naprawdę powoli zaczyna kończyć, więc będę go oszczędzać na wyjazd, bo na pewno go wezmę na wyjazd, on jest naprawdę rewelacyjny, jeżeli chodzi o konsystencję, ma taką delikatną, żelową formułę, która bardzo fajnie się wchłania, ale jednocześnie tutaj duża zawartość śluzu ze ślimaka regeneruje nam ładnie naszą skórę, odżywia ją i tutaj padały różne sugestie właśnie, że przynajmniej kiedyś pamiętam na YouTubie, jak pojawiały się informacje, że dziewczyny zaczynają stosować takie właśnie kremy z wyciągami ze śluzu ze ślimaka i nagle po prostu fu, jak można to nakładać, pewnie śmierdzi, w ogóle jest okropne. Nie, nic z tych rzeczy, to jest naprawdę bardzo fajny, przyjemny produkt, praktycznie w ogóle nie pachnie. Ma bardzo przyjemną konsystencję i wzbogacam go też takim lekkim kremem. Multifunction Formula All-in-One Stain Repair Cream. To jest również marka Mizon. Mizon w ogóle, powiem Wam szczerze, też Wam zrobię taki filmik odnośnie takich dziwactw kosmetycznych. Tam będzie na przykład krem ze sfermentowanego sera i on właśnie lubi takie produkty, lubi zaskakiwać swoich odbiorców, swoich konsumentów. I tutaj mamy taką lekką konsystencję, to jest taka żelowa formuła, bardzo szybko się wchłaniająca, troszeczkę bardziej mleczna, jeżeli chodzi o kolor. I też mi pisałyście, że wolicie właśnie taką formę tubeczki. Ja Wam powiem szczerze, że też, więc dajcie znać, czy lubicie takie właśnie kremy. Ja w ogóle lubię pompki, tubki, raczej nie przepadam za słoiczkami, no ale jak już trzeba, jest bardzo fajny kosmetyk, no to wtedy po prostu się na nie już skuszę, tak? Ale no niestety latem bardzo fajnie i przyjemnie się zaprzyjaźnić z tubkami i takimi produktami z pompką. No i propos ochrony naszej skóry przeciwsłonecznej, tutaj mam Dr. G Brightening Up Sun. To jest akurat mój aktualny filtr, ale też Wam zrobię taki filmik odnośnie filtrów przeciwsłonecznych, które naprawdę warto kupić. Tutaj mam też Vichy Ideal Soleil i też mam jeden ze swoich ulubionych filtrów, Sun Ozone, ale on jest troszeczkę takie bardziej chłodne dni. Ja go bardzo lubię używać zimą, kiedy on tak ładnie natłuszcza, nawilża naszą skórę, a te są naprawdę na takie upały, gdzie po prostu nie chcecie mieć takiej grubej warstwy produktów, a chcecie mieć takie bardziej matowe wykończenie. I propos matowego wykończenia, odkryłam coś, znaczy tutaj Effectima akurat zapoznała mnie z tym produktem, bo mi wysłała taką nowość swoją. To jest pudrowo-matująca mgiełka w sprayu. Test tego produktu będzie na kanale, myślę, że w przyszłym tygodniu. To będzie fajny moment, żeby przetestować ten produkt. Nałożymy sobie krem BB, który ma taką troszeczkę bardziej treściwą konsystencję, więc zobaczymy, jak ta mgiełka sobie poradzi właśnie z takimi produktami.
I to jest produkt, który po wstrząśnięciu spryskujemy na całą buzię i ona jest cały dzień zmatowiona. Więc dla osób, które borykają się z bardzo dużym przetuszeniem skóry, zwłaszcza latem, no myślę, że to będzie idealny produkt. I tak sobie tutaj segreguję produkty do twarzy, więc jeszcze Wam pokażę dwa. Oczywiście coś, co będzie zastępować moją kolorówkę, bo zimą bardzo często używam podkłady. Jeżeli jest bardzo mroźnie, to wtedy sięgam po kremy BB. Natomiast latem ja uwielbiam takie lekkie konsystencje, kremy CC, kremy BB i właśnie dlatego mam tutaj dwa takie produkty. To jest Sweet Cotton Pore Cover BB Cream i testowałam Wam ten produkt we wtorek w Chat Make-upie. Bardzo mi przypadł do gustu ten produkt, ponieważ ma taką konsystencję, tylko że musimy pamiętać o takim dobrze nawilżającym kremie. Ma taką konsystencję się nie zastygającą na naszej skórze, bardzo duże takie daje krycie. No i jeżeli mamy ochotę na takie bardziej matowe wykończenie, nie chcemy sięgać po taką mgiełkę, to ten produkt nie dość, że ma bardzo fajne krycie, to ma taką formułę bardziej przypominającą podkład. Tego mi zabrakło właśnie w podsumowaniu Chat Make-upu. Tutaj, jeżeli lubicie podkłady, ale chcecie się przestawić na kremy BB, to będzie produkt, który będzie stanowił idealne przejście na taki kosmetyk, bo on ma taką formułę troszeczkę podkładową, po rozgrzaniu troszeczkę w formie kremu BB, a krycie ma naprawdę bardzo duże moim zdaniem, więc to jest idealny kosmetyk, który jest taki na pograniczu właśnie podkładu, a kremu BB. Dalej, mam końcówkę, słuchajcie, kremu Brightening Balm. Mam jeszcze taką małą tubeczkę, więc zrobię Wam porównanie w ogóle Brightening Balm, starszą wersję, a nowszą, w ogóle kolorystykę i tak dalej. Natomiast w lato zamierzam, dlatego tamtej tubki nie będę otwierać, zostawiam sobie na zimę, jak wykończę te małe tubeczki i tą resztkę, ale latem będę używać silniej nawilżający krem BB, Hydra Intense Blemish Balm SPF 30. Tutaj mamy aż 60 ml, więc na pewno go sobie zostawię na kolejny sezon, bo jest to formuła, która bardzo ładnie wygładza skórę. Zresztą dzisiaj mam go na sobie, to jest... No, myślę, że bardzo fajny krem BB, ja go bardzo lubię. On mi się tak samo sprawdza fajnie jak Brightening Balm, bo ten jest się bardziej silniej nawilżający, ma takie bardziej mokre wykończenie, ale jednocześnie bardzo podobne krycie, więcej tonów takich żółtych, beżowych, więc na lato jest po prostu idealny, zwłaszcza, że mogę się przybrązowić bronzerem troszeczkę, czy dodać krople ciemniejszego podkładu, ale on tak pięknie nawilża, pięknie wygładza Waszą skórę. Ja po prostu jestem zachwycona w ogóle kremami BB Dr. G. Mamy dużo takich składników rozjaśniających, niwelujących w ogóle wszelkie zaczerwienienia, podrażnienia teraz przeciwsłoneczne. Więc dziewczyny, uważajcie na to, pamiętajcie o filtrach i pamiętajcie o dobrym kremie BB. Nie mówię, że tutaj konkretnie musicie kupić tą markę, może macie swoją ulubioną. I mam takie do Was jedno pytanie a propos kremu BB, bo bardzo mnie kusi krem, tylko chyba go kupię na zimę może. BRTC. Dajcie znać, czy w ogóle znacie te kremy. Ja myślałam, żeby sobie zamówić próbki na Ruby Shop, ale dajcie znać, bo tutaj też mi informował się o tym sklepie Ruby Shop. Bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz odnośnie azjatyckiej pielęgnacji, gdzie jej szukać, bo takie komentarze są po prostu na wagę złota. Więc dajcie znać, czy miałyście którąś z wersji jaśminową czy kawiorową, bo jestem bardzo ciekawa tego kremu. A tym samym, wracając do Dr. G, dla mnie to jest ulubieniec, mam pełne zaufanie do tych kremów i one naprawdę cały dzień wyglądają rewelacyjnie. I przechodzę do pielęgnacji ciała. Tutaj sobie odłożę wszystkie kosmetyki, które już Wam pokazywałam. Oczywiście świetnie na wyjazdy sprawdzają się takie mniejsze opakowania. Ja Wam podlinkuję, gdzie możecie zdobyć te opakowania. Tak naprawdę wszędzie, ale jeżeli chcecie na przykład jakieś mniejsze, większe pojemności, nie wiem, czy Waszego toniku, czy Waszego kremu, czy jakieś mgiełki na przykład, czy żelu na przykład do higieny intymnej, czy żelu pod prysznic, a nie chcecie dużo zabierać. My na przykład teraz będziemy na wyjeździe i powiem Wam szczerze, że pewnie miejsce będzie na wagę złota, więc generalnie na pewno nie wezmę całego tabunu kosmetyków, tylko jeden krem i tyle. Zwłaszcza, że będzie pewnie upalnie, przynajmniej się tak nastawiam, więc na pewno z czegoś takiego będę korzystać. To są naprawdę rewelacyjne rozwiązania. I przechodzimy do letnich takich niezbędników, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. Oczywiście najważniejszy jest peeling. Kiedy się zbliża lato, ja powiem Wam szczerze, że wracam do peelingów. Muszę się przyznać, że rzadko używam go jesienią i zimą, bo po prostu mi się nie chce. Wolę wejść pod koc, obejrzeć jakiś serial, ale kiedy wystawiamy to ciało w końcu na promieniowanie słoneczne, na bryzę wody, to wtedy chcemy, żeby ta skóra wyglądała najjędrniej, najlepiej jak się da. Więc generalnie peeling jest wskazany. Tutaj mam Home Spa, stymulujący peeling do ciała z soli, cukru, oleju i olejków.
I tutaj mamy olej cytrynowy, olej mandarynkowy, olejek grejpfrutowy, olejek rozmarynowy, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy. Marki Patent Rap. To jest jeden z moich ulubionych marek kosmetycznych, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. O bardzo fajne ampułki, jeżeli chodzi o sera do twarzy. Natomiast te peelingi są fantastyczne. One pozostawiają taką lekko tłustą warstwę, która zastępuje Wam balsam. Bardzo silnie nawilża i do rana tak naprawdę macie z głowy, jeżeli chodzi o nawilżanie z Waszego ciała. Także jeżeli chodzi o peelingi, to najlepsze, jakie ja znam, to są właśnie z Patent Rap. One jednocześnie nawilżają, jednocześnie natłuszczają i bardzo ładnie peelingują. Peelingują Waszą skórę, jednocześnie jej nie podrażniając, a to też jest bardzo ważne w peelingach. I dalej mamy masełko do ciała. Masło do ciała rozgrzewające, cynamon, imbir, goździki, szałwia, ujędnia i odżywia. Nie zwariowałam, wiem, że jest lato, ale ja uwielbiam takie zapachy, takie cięższe, takie otulające czasami, jak są takie chłodniejsze dni latem, a wtedy nasza skóra odparowuje, odpoczywa i wtedy ja się lubię otulić takim zapachem. I ja wiedziałam, że to będzie dziwnie wyglądać, ale stwierdziłam, że po prostu to masło w ogóle też mi bardzo polecałyście. Ja chciałam kupić balsam, czyli taką lżejszą z pompką wersję, ale jej nie było, jest wyprzedana, więc dajcie znać, czy używałyście tej. I tutaj mamy olej babasu, uelastycznie nawilża, jest naturalnym filtrem UV, naturalna witamina E, ekstrakt cytryny, masło kokosowe, olejek z cynamonu, imbiru, goździka i szałwi, gliceryna roślinna, tutaj mamy skwalen z oliwy, z oliwek. Surowce naturalne z certyfikatem ekologicznym. Bardzo, bardzo fajny produkt, ja uwielbiam te masełka do ciała, to jest moje chyba już trzecie albo czwarte masło, więc praktycznie, że tak powiem, przeszłam cały asortyment Patent Rap i każdy kosmetyk mi się chyba sprawdzi, bardzo lubię tą serię otulającą. I kolejny balsam do ciała, tym razem z pompką, ja go używam najczęściej rano. Jeżeli na przykład jest bardzo duszno, to wtedy nie będę używała tego Patent Rap, tylko tego sobie użyję na noc. Natomiast on jest rewelacyjny. Palmers silnie nawilża, bardzo ładnie regeneruje skórę. Ma pompkę, co ułatwia nam aplikację tego produktu. No naprawdę dla mnie produkt rewelacyjny, bardzo mi się fajnie sprawdza. Ma witaminę E. I to jest taki lotion, jednocześnie masełko do ciała, takie z pompką, ono jest takie fajne, gęste, ma taką zieloną konsystencję, więc no, dla mnie super, nie ma parabenów, ma same wyciągi, także akurat to masełko mi się super sprawdza. Jeżeli mi się tak rewelacyjnie sprawi przez całe lato, to na pewno na zimę sięgnę po wersję czekoladową, bo też bardzo ładnie pachnie. Jak mi się nie chce rzeczywiście sięgać po balsamy do ciała, to sięgam po olejki. Jak Wam mówiłam w holu, nie wspominam za dobrze tego olejku z Evre, ponieważ mi się skropliło coś, nie za bardzo mi teraz pasuje, zużywam go naprawdę męczarnią, ale ten jest po prostu rewelacyjny. Słuchajcie, on pięknie pachnie grejpfrutem, pomarańczym, jest taki odświeżający. W ogóle super się aplikuje i zauważyłam, że jest bardzo wydajny. Tylko dwa psiknięcia na rękę rozprowadzacie, dwa psiki na klatkę piersiową, tutaj na dekolt, na brzuch. Także on jest bardzo wydajny, bardzo ładnie regeneruje skórę, a jednocześnie jest taki nieprzyjemnie tłusty, nic się do tego nie lepi. I tutaj na dekolcie bardzo ładnie wygląda, bo ta skóra tak, jest taka elastyczna, miękka, taka ładnie błyszcząca się. Więc bardzo Wam polecam. No, ja naprawdę jestem w szoku, że Marion ma takie fajne produkty, bo ostatnio naprawdę jak je uwielbiam. I ostatnim produktem to są perfumy marki Giorgio Armani, Rose, to jest tak ulepszone. One nie są drogie, w ogóle się spryskam, bo zaraz wychodzę i naprawdę pięknie pachną. Ja je uwielbiam, to jest zapach, nawet Nathan, powiem Wam szczerze, nie zwraca za bardzo uwagi na perfumy. Jak mu się nie podobają, to nic nie mówi, ale on uwielbia wąchać moje włosy, jak mam na sobie te perfumy, zawsze się pyta, co to jest. Także bardzo fajne i ostatnio czuję coraz częściej ten zapach, także jestem bardzo wydajna. Powiem Wam, że wieczorem, jak rozpuszczę sobie włosy po pielęgnacji, cały czas czuję te perfumy, jakbym się dosłownie spryskała, więc są bardzo, bardzo trwałe. I na końcu Wam pokażę coś, co pokazywałam Wam w holu. No, wybrałam sobie jako niezbędnik bransoletkę od Kurki, pokazywałam Wam też na Instagramie, bardzo Wam się podobała. Ja sobie ją sama skomponowałam, bo możecie wejść na Ofię na Piotrkowskiej do Kurki i same sobie zaprojektować, czy wysłać jej maila ze swoim projektem. Ona Wam zrobi tak, jak będziecie chciały. Więc ja sobie doczepiłam tego motylka i po każdej kulce doczepiłam takie właśnie srebrne kuleczki, żeby mi pasowały do całej ozdoby, czyli zegarka z TUS i zegarka z Pandory. Więc w przyszłym tygodniu Wam opowiem troszeczkę o mojej biżuterii. Także to byłby letni niezbędnik. Dajcie znać, co się pojawia w Waszej pielęgnacji letniej. Jestem bardzo ciekawa, bo może coś dla mnie też będzie inspiracją, a może dla Was będzie inspiracją mój filmik. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was ciepło i do zobaczenia w przyszłych filmikach. Pa, pa!